Gazet geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 5 stycznia 2023 roku amerykański dziennik Wall Street Journal poinformował, że Polska rozważa przekazanie Ukrainie nawet wszystkich posiadanych czołgów Leopard. Nasz kraj posiada tych czołgów ponad 240 sztuk, co miałoby wystarczyć dla uzbrojenia dwóch brygad pancernych. I tutaj amerykański dziennik powołuje się z jednej strony na czeskiego urzędnika, który jest ściśle związany z dostarczaniem pomocy na Ukrainę. Chodzi konkretnie o pomoc militarną, o dostarczanie zachodniej broni, który miał poinformować amerykańskich dziennikarzy, że rząd w Warszawie, jak to napisano, cytuję, rozważa oddanie czegokolwiek tylko po to, by pomóc Ukrainie. Koniec cytatu. Drugą z osób cytowanych przez amerykańskich dziennikarzy w tej sprawie jest dr. Sławomir Demski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest to państwowy ośrodek analityczny mający swoją siedzibę w Warszawie. Doktor Demski miał powiedzieć, że Polska rozważa przekazanie wszystkich ponad 240 czołgów Leopard na Ukrainę. Natomiast tempo w jakim miałyby te czołgi zostać przekazane Ukraińcom miałoby zależeć od tego jak szybko Polska otrzyma czołgi, które zamówiła u producentów w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych, czyli czołgi K2 i czołgi Abrams. Padły tutaj także znamienne słowa, cytuję, kwestią nie jest czy, ale kiedy. Koniec cytatu. I tutaj dr Sławomir Demski miał dodać, że niechęć Zachodu do dostarczania czołgów na Ukrainę, no tak naprawdę w końcu słabła, osłabła po miesiącach nacisków dyplomatycznych. Dodał, to jest cytat, to jest dokładnie coś, o co Polska walczyła od wielu miesięcy. Koniec cytatu. Warto tutaj nadmienić, że obecnie wojsko polskie eksploatuje 247 czołgów Leopard 2 w różnych wersjach. W wersji A4, A5 oraz 2PL to jest wersja modernizowana zresztą ten projekt modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL ma liczne opóźnienia no ale faktem jest że dzisiaj trzonem polskich wojsk pancernych są właśnie czołgi Leopard 2 w tych różnych wersjach no i Pododdziały czołgów, związki taktyczne, pancerne związki taktyczne mają gotowość, gotowość bojową i są zgrane, jeśli chodzi o ten sprzęt. Natomiast dzisiaj, przekazywanie tych czołgów Ukrainie no, stanowiłoby ogromną wyrwę w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest tak, że jeśli przypłyną do Polski dostawy z Korei Południowej, jeśli chodzi o czołgi K2 czy czołgi Abrams ze Stanów Zjednoczonych, to nagle Pododdziały pancerne będą osiągnął już od razu gotowość, gotowość bojową, zdol, pełne zdolności operacyjne. No nie, tutaj potrzebny jest czas, jeśli chodzi o zgrywanie. Załóg poszczególnych pododdziałów i całych związków, związków taktycznych, to musi potrwać, to się, tego się nie da po prostu przyspieszyć. Polska przez spory okres czasu by, będzie po prostu bardzo mocno osłabiona, jeśli chodzi o system obronny, i tego typu działania, tego typu plany są absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. I jak dotąd Polska udzieliła Ukrainie ogromnej pomocy militarnej. Władze w Warszawie zadecydowały o przekazaniu Ukraińcom m.in. polskich czołgów T-72, PT-91 Twardy, bojowych wozów piechoty BWP1, armatochałubic Krab, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych BM-21 Grad, dronów rozpoznawczych FlyEye, systemów amunicji krążącej Warmaid, karabinka Grot, do tego samobieżnych haubic 2S1 Goździk, także granatników jednorazowych RPG-76, komar, czy, czy na przykład systemów, systemów przeciw, 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 przeciwlotniczych, przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych, piorun, jakby tego było mało. Tutaj bardzo istotne są ilości tych tego sprzętu. I tak na przykład, jeśli chodzi o granatniki, te lekkie granatniki RPG-76, to jest kilkanaście tysięcy sztuk. Jeśli chodzi o granatniki RPG-40, to jest około 200 granatników. Jeśli chodzi o czołgi, to tutaj no, są różne dane. W kwietni, pod koniec kwietnia 2022 roku Polska przekazała ponad 200 czołgów T72 w różnych wersjach rozwojowych. Natomiast w lipcu 2022 roku Andrii Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy, poinformował, że Polska przekazała w stronie ukraińskiej również czołgi PT-91 twardy. No i tutaj nie wiadomo dokładnie, ile tych czołgów zostało przekazanych. Niektórzy komentatorzy, niektórzy eksperci mówią, że łącznie tych wszystkich czołgów T-72 i PT-91 twardy to może być nawet 500 Sztuk. No jeżeli jest to prawdą, że oddaliśmy aż dwie trzecie spośród całkowitej liczby czołgów użytkowanych przez Wojsko Polskie, to należy zadać pytanie, czy jest to zgodne z polską racją stanu. No moim zdaniem jest to absolutnie sprzeczne z polską racją stanu i z polskim interesem narodowym. Sytuacja, w której Polska jednostronnie się rozbraja, jest sytuacją niezwykle niebezpieczną dla bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warto dzisiaj głośno zadawać pytanie, gdzie leży granica rozbrojenia Polski na rzecz Ukrainy. I tutaj trzeba jednocześnie powiedzieć i powtarzać to, że nie powinno być absolutnie żadnej bezwarunkowej pomocy, także tej militarnej dla Ukrainy, bez rozwiązania problemów wzajemnych. A te problemy niestety narastają. Widzimy ogromne narastające fale nacjonalizmu, czy wręcz szowinizmu ukraińskiego, czerwono-czarne flagi, upamiętnianie zbrodniarzy, ludobójców nazistowskich, banderowskich, czczenie takich zbrodniarzy jak Stepan Bandera, Roman Szuchewicz, przyzwolenie przez Sąd Najwyższy Ukrainy na obecność symboliki nazistowskiej SS Galicjen w przestrzeni publicznej Ukrainy, i tak dalej, i tak dalej. Mamy do czynienia z wieloma skandalicznymi wypowiedziami polityków ukraińskich, na przykład obecnego wiceszefa dyplomacji tego państwa, Andrija Melnyka, który wybielał banderę, który starał się wybielać ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, i tak dalej, i tak dalej. To są sprawy, które są absolutnie nierozwiązane i trudno się spodziewać, tego, że po takim, po tak ogromnej pomocy, po tak ogromnej, bezwarunkowej pomocy Ukraińcy będą szanowali władze w Warszawie, że nagle zaprzestaną czczenia bandery, zbrodniarzy z organizacji ukraińskich nacjonalistów czy z ukraińskiej Powstańczej Armii. Nie jest prawdą argument wygłaszany przez niektórych polityków z rządu, czy też szeroko rozumianego establishmentu politycznego w Warszawie, że Polska, udzielając tak ogromnej pomocy Ukrainie, jednocześnie oddala groźbę wojny od naszych granic. No Jest dokładnie odwrotnie. Im większą pomoc militarną Polska przekazuje i będzie ewentualnie przekazywać Ukrainie, tym Wyższe ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego między Polską a Federacją Rosyjską, czy też między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi. Ten konflikt jest Polsce absolutnie niepotrzebny. Polska dzisiaj nie jest gotowa do żadnej wojny, a w ogóle wojna po Polsce i Polakom, żadna wojna nie jest potrzebna. To nie jest nasza wojna. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję państwu za uwagę.